Po meczu z Lechem Poznań z nami jest Paweł Żyra. Chyba w najgorszych scenariuszach nikt z Was nie zakładał takiego początku spotkania. No nie, na pewno mieliśmy inny plan na to spotkanie, ale piłka lubi pisać różne scenariusze i tak było dzisiaj. Nie wiem, zabrakło gdzieś na początku koncentracji, dwa błędy i w czwartej minucie przegrywamy. Przegrywamy już 2-0, no można powiedzieć idealne rozpoczęcie dla Lecha i musieliśmy gonić od początku. Twoja zmiana i zmiana też ustawienia jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Jaki mieliście plan na to, aby wyrównać wynik spotkania albo strzelić chociaż bramkę kontaktową, którą się udało zdobyć tuż przed ostatnim gwizdkiem w pierwszej części spotkania? No tak, na pewno nie mieliśmy czego bronić. Trzeba było ruszyć do ataku i stąd decyzja trenera, żeby zdjąć jednego ze środkowych obrońców. Przejść do starego systemu, którym funkcjonowaliśmy w pierwszej lidze i gdzieś to, myślę, lepiej wyglądało, ponieważ wyszliśmy wyżej na Lech pressingiem i próbowaliśmy odbierać te piłki wysoko i zaczęły się gdzieś kreować te sytuacje i do końca pierwszej połowy zdołaliśmy zdobyć jedną bramkę. W drugiej połowie wyszliśmy dobrze nastawieni na to spotkanie, Lech gdzieś się cofnął, my kontrolowaliśmy piłkę, stwarzaliśmy gdzieś sytuację. Niestety piłka nie chciała wpaść, no i Lech gdzieś, nie pamiętam, która to była minuta, ale niestety strzelił na to 3-1 i gdzieś to ciśnienie z nas zeszło.